16 grudnia wspominamy błogosławionego Filipa Sifong Onfitak, męczennika. Filip urodził się 30 września 1907 roku we wschodniej Tajlandii w rodzinie katolickiej. Został ochrzczony jako dziecko. Uczył się w miejscowej szkole parafialnej, a po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę nauczyciela. W wieku 24 lat ożenił się z Marion Tong, a w ich małżeństwie urodziło się 5 dzieci. Ponieważ był bardzo dobrym, prawym człowiekiem, cieszył się dużym autorytetem i powierzono mu nauczanie katechizmu w szkole parafialnej. W sierpniu 1940 roku rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w jego wiosce. 29 listopada wydalono ze wsi francuskiego kapłana. Wierni pozostali wtedy sami bez duszpasterza. Dzięki zachętom Filipa katechety i 2 sióstr zakonnych nikt z członków parafii nie zachwiał się w wierze. W pierwszej odsłonie grudnia Filip otrzymał fałszywe pismo wzywające go natychmiast do miasta Mugdahan. Chciano go podstępnie wyprowadzić z wioski. Filip zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale chciał być posłuszny wobec władzy państwowej. 15 grudnia po południu wyruszył na rowerze w towarzystwie żandarmów do miasta. Następnego dnia, wieczorem, szeregowy żandarm oddał do niego 2 strzały. Filip zdążył jeszcze zapytać, dlaczego go zabija, i z namaszczeniem wykonał znak Krzyża Świętego. 3 strzał był śmiertelny. Filip zginął 16 grudnia 1940 roku w wieku 33 lat. Jest pierwszym męczennikiem z Tajlandii. W dniu beatyfikacji 22 października 1989 roku ojciec święty Jan Paweł II tak o nim mówił. Męczennicy, których pamięć dziś świętujemy, niektórzy z nich całkiem młodzi, żyli na obszarze, który reszta świata może uważać za odległy, w wiosce Songkhong w północno-wschodniej Tajlandii. W ich społeczności brakowało księży podczas przewrotu politycznego, który dotknął ten obszar około 50 lat temu. W tej sytuacji Filip Sifong, świecki katecheta i ojciec rodziny, przekonał się, że musi brać czynny udział w szerzeniu wiary. Oto człowiek świecki, który był głęboko świadomy, że przez chrzest należy do Chrystusa, kapłana, proroka i króla, a zatem został osobiście powołany do głoszenia Ewangelii. Filip czuł się zobowiązany do wypełnienia, w miarę możliwości, luki pozostawionej przez wygnanego ze swojej ziemi księdza. W tym duchu zarówno w porę, jak i nie w porę, z uporem wytrwale głosił Słowo Boże i napominał z niezawodną cierpliwością i mądrością. Filip poświęcił się wielkodusznie jako mąż Boży, aby każdy z jego braci i sióstr w wierze był przygotowany i wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła, a także do heroicznego świadectwa męczeństwa. To było świadectwo, które on sam złożył jako pierwszy, pozwalając się aresztować i zabić, lecz nie zdradzając swojej wiary. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny błogosławionego Filipa, którego pamięć dziś czcimy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.